Cześć kochani, witam Was serdecznie, Auryczny Tarot i co dwutygodniowa aura horoskopowa, tudzież horoskop auryczny, jak kto woli. Mam nadzieję, że u Was wszystko w porządku, mam nadzieję, że dajecie radę z tymi upałami. A w tle, słuchajcie, będzie słychać niestety ten nieszczęsny wiatrak, ale to dlatego, że się nie da żyć. Jest bardzo gorąco, ale lepiej gorąco niż zimno. Zawsze to jest ta energia dodatnia, taka, która ładuje, która daje nam coś więcej, takie, słuchajcie, endorfiny, poczucie, że się chce, chociaż czasami nie mamy siły. Ale jednak przyznacie, że lato jest magiczne. Są pewnie wśród Was osoby, które wolą zimę i co jest bardzo zrozumiałe, bo ona też ma swoje uroki. Szkoda, że jest jej tak mało, szkoda, że już mamy taki klimat, który nie pozwala cieszyć się tymi czterema porami roku. A propos zmian, słuchajcie, szykuje się wrzesień, zbliżamy się do tego momentu, w którym bardziej zaczynamy się sprężać, pewne rzeczy zaczynamy, inne kończymy. To taki, słuchajcie, czas nastaje. Trochę pośpiechu, trochę reorganizacji mam wrażenie. I tak myślę, że i Was będzie ten czas w tę stronę agitował, że też pewne rzeczy może będą nabierały pewnego większego niż dotąd rozmachu. Życzę Wam tego z całego serca, aby to wszystko, co się rozwija dla Was, szło tylko i wyłącznie w tę pozytywną dla Was stronę. Tak tylko szybciutko, informacyjnie. Wszystkim bardzo pięknie dziękuję. Tym, którzy się udzielają, tym, którzy wspierają i łapkują. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Nie przestawajcie, nowych widzów zapraszam do subskrypcji. Jesteście wtedy na bieżąco nie tylko z treściami, które się tutaj publikują, ale także z tym, co się dzieje w informacjach tych takich korespondencyjnych, pisemnych, bo tylko auryczni widzą to, co jest nowością, tylko auryczni widzą to, co się dzieje bezpośrednio, na bieżąco. A więc nie krygujcie się, tylko bądźcie chętni do tego, żeby się przyłączyć. Jeżeli jesteście na bieżąco z tym, co jest publikowane, to widzieliście zapewne ankietę, którą stworzyłam. A tym z Was, którzy już w niej wzięli udział, bardzo dziękuję. A ci, którzy nie zdążyli, ale mają ochotę lub chcecie dać znać, jak to w Waszym przypadku wygląda, zerknijcie sobie w maila, zobaczcie, co tam się kryje. Z góry pięknie dziękuję, wszystkich Was mocno ściskam, przesyłam Wam moc pozytywnej i ochronnej aury, aby Was wspierała, abyście czuli obecność tych pozytywnych wibracji. Pamiętajcie, że czytania są ogólne, wszystkie czytania, nie są to czytania indywidualne, więc one mogą, nie muszą korespondować z każdym i nie w każdym aspekcie. Pamiętajcie, że horoskop jest auryczny, a więc jest to ogólna aura tendencji, energetyki. Ona powinna być przez Was bardziej dostosowana do Waszych indywidualnych sytuacji, ponieważ pamiętajcie, że tutaj ta energia się kumuluje, zbiera. Ja też nie wszystkie scenariusze jestem w stanie opracować w tak krótkim czasie dla wszystkich. Natomiast patrzcie szerzej. Czytajcie między wierszami, wsłuchujcie się w to, co jest hasłem, natomiast postarajcie się odnieść to bezpośrednio do siebie w taki bardziej elastyczny sposób. Nie zawsze mówiąc o relacjach związkowych, partnerskich, będzie to z każdym rezonowało, jeżeli chodzi właśnie o ten aspekt. Może to dotyczyć na przykład jakiegoś wariantu, fragmentu Waszego życia, czy właśnie konkretnej sytuacji, która akurat wokół Was się dzieje. Miejcie na to baczenie, starajcie się być wyczuleni na tego typu sprawy. Raczej patrzcie szeroko, energetycznie, wielowymiarowo przede wszystkim, bo taka właśnie jest aura. W przyszłości, mam nadzieję, będzie trochę więcej spraw energetycznych, takich związanych również z Waszą aurą, z Waszymi czakrami. Będę chciała w tym kierunku zmierzać, a więc bądźcie cierpliwi. Mam nadzieję, że będzie to dla Was ciekawe. Dajcie znać, jak się zapatrujecie na te aspekty. A więc nie zwlekając, zaczynamy. Przechodzimy do czytań. I zobaczmy, drogie strzelce, co dla Was na czas od 24 sierpnia do 6 września. Jaką energię będą chciały wskazać anioły? Co w tym czasie dla Was, drogie strzelce, może mieć znaczenie? Nad czym, na co być może powinnyście zwrócić swoją uwagę? Poprosimy informacje dla strzelca.
dla wszystkich strzelców. A więc coś będziecie, drogie strzelce, pojmować. Pokazało się zrozumienie. Zrozumienie, które jest informacją o tym, że coś będziecie bardziej rozumieć, może z czymś będziecie także bardziej zgodni. Karta mówi: zbadaj dogłębnie siebie i Twoją obecną sytuację. Pomoże Ci to uświadomić sobie ukryte przyczyny stojących przed Tobą wyzwań. Zapoznaj się z faktami, zanim podejmiesz decyzję. Świadomość samego siebie stanowi niezbędny fundament, na którym można budować solidne związki i przyjaźnie, a także pracować. Zrozumienie własnej osobowości jest konieczne do zrozumienia Twojego duchowego ja oraz misji, jaką masz tu na ziemi. Poproś swojego anioła o pomoc. Afirmacja dla Was: dążę do zrozumienia samego siebie i mojego życia. A więc taki czas dla Was. Coś będziecie może musiały zrozumieć, coś będziecie może chciały. A tak naprawdę będziecie się może bardziej na siebie otwierać, jeżeli chodzi o wgląd w to, gdzie jesteście, jakim tempem, jakim stylem się charakteryzujecie, co Was bezpośrednio dotyczy, aby wejść w to, aby być tam, gdzie jesteście, bardziej świadomie. Zobaczmy, jaka aura dla strzelców, a więc na czas od 24 sierpnia do 6 września, jaka aura dla Was? 24 sierpnia, 6 września dla strzelca. Takie się pokazały, słuchajcie, więc zostawiamy. Aura dla strzelca. Co jest wyzwaniem dla strzelca na czas od 24 sierpnia do 6 września? Co jest trudnością, co może stanowić trudność dla strzelca w tym czasie? Tak się, słuchajcie, dziwnie, odwrotnie pokazała, więc ja ją tak zostawię. I dodatkowo jest wieża. Co jest radą dla strzelca na czas od 24 sierpnia do 6 września? Co jest radą dla strzelca? I pod spodem macie trójkę buław. Jeżeli są wśród Was osoby, które miały jakieś rozczarowanie z bratnią duszą, bliźniaczym płomieniem, kimś, z kim czujecie jakieś mocne flow, gdzieś coś nie wyszło, gdzieś się pewne rzeczy pokomplikowały. Mam wrażenie, że dla niektórych, pamiętajcie, to jest czytanie ogólne, możecie otrzymać jakąś wiadomość. Niektórzy mogą otrzymać jakieś zadośćuczynienie, na przykład w kwestii spraw Was dotyczących. To mogą być naprawdę takie historie, które mogą Was pozytywnie chcieć zaskoczyć. Tu się pokazała, słuchajcie, dla wszystkich trójka buław, a więc coś do Was zmierza, coś idzie, płynie w Waszym kierunku. Ale tu potrzeba, słuchajcie, wytrwałości i cierpliwości, ale to za chwilę. To, co jest energią przewodnią dla Was, to no właśnie potencjał. Potencjał i umiejętność oszacowania tego, co stanowią lub gdzie leżą granice Waszych możliwości. Dla każdego coś innego, natomiast to jest czas takiego, słuchajcie, połączenia sił, wysiłków z tym, co jest energią zwrotną, co przynosi realne zyski, co przynosi realność możliwej, że tak powiem, wymiany energetycznej. Dla niektórych te dwa tygodnie będą pokazywały, jak daleko potraficie perspektywicznie patrzeć, na ile potraficie widzieć coś głębiej, coś szerzej, bardziej namacalnie. Więc to może być dla Was taka energia tych dwóch tygodni, przełamująca jakby Was pewne może przyzwyczajenia, czy też stereotypowy sposób patrzenia na pewne sprawy. Będziecie w tym czasie otwierać się na nowe możliwości, będziecie otwierać się na chęci również wychodzenia naprzeciw temu, co dotąd, do tej pory być może nieznane. Energia odważna tych dwóch tygodni, energia przebojowa, energia taka postępu. Być może tym postępem dla niektórych jest, no właśnie, świadomość samych siebie, dla innych świadomość pewnych sytuacji, ryzyka z tym związanego, potencjałów, możliwości, tego wszystkiego, co niesie ze sobą Wasza postawa, co niesie ze sobą również odzew ze strony innych. A to, co do Was idzie, to, słuchajcie, w tych dwóch tygodniach pokazała się
postać króla denarów, a więc no, może być to osoba spod znaku ziemskiego, który byk panna, które to osoby mogą chcieć coś wnosić w wasze życie, coś, co będzie potencjałem rozwijania nowych możliwości, takich nawet na szeroką, bardzo bym powiedziała, szeroką skalę. A więc być może są wśród was osoby, które otrzymają jakąś propozycję, czy to pracy, czy inwestycji chociażby, która ma was zadowolić, która ma was spełnić, która ma wam przynieść profity. Te dwa tygodnie to, słuchajcie, szukanie takiego złotego środka między tym, co życiowo możliwe, a tym, co chętne, żeby wychodzić naprzeciw marzeniom do spełnienia. A więc tutaj być może będziecie nie tylko patrzeć bardzo przyziemnie, ale pozwolicie sobie również na pewne pokusy, czy też ich spełnienie, takich trochę z kosmoskich, trochę może gdzieś z pogranicza marzeń. A więc niektórzy poczynią jakieś bardzo odważne być może kroki, takie, które no właśnie pokazują wasz indywidualizm, pokazują waszą niezależność, przebojowość pewną. Dla innych to będą sytuacje, które będą was promowały na zewnątrz, będą pokazywały wasze możliwości, to jacy jesteście wspaniali, jakie są wasze talenty. A więc tutaj te dwa tygodnie będą chciały was być może otwierać na to, co was jest potencjalnie silne, co w was jest naprawdę możliwe i chętne, aby to wyciągnąć, aby starać się was również otworzyć, odważyć względem kogoś lub czegoś. Dla niektórych to także, słuchajcie, no nie tylko same gwiazdki z nieba, ale czas wytężonej pracy, takiej, która ma wam przynieść faktyczne korzyści, spełnienie waszych marzeń, nadziei. A więc tu czas, mam wrażenie, dosyć płodny, dosyć ciekawy, jeżeli chodzi o wychodzenie z własną inicjatywą lub przede wszystkim odwagą względem tego, co wydawać się może nawet niekiedy nieco skrajne. A więc tutaj te skrajności mogą się w tych dwóch tygodniach po prostu bardzo do siebie przyciągać. Zwróćcie na to uwagę. Niektórzy z was być może otrzymają jakieś wsparcie finansowe, niektórzy z was być może otrzymają jakąś intratną propozycję. Jakby na to nie patrzeć, możecie mieć styczność z jakimś również wodnikiem, bądź też wasza żyłka do interesów, wasz zmysł praktyczny może się przyczynić do tego, że nabierze coś większego rozgłosu, że ktoś również będzie chciał was być może promować lub o was mówić głośno. Bądźcie otwarci na okazję, na to, co przynosi los, z czym przypływa do was, jak do tego portu, bo to może być statek pełen złota, to może być naprawdę sytuacja godna pokuszenia się o to, żeby się nad nią pochylić, żeby się jej przyjrzeć z bliska, żeby przede wszystkim no, nie nastawiać się negatywnie, czy też w ogóle nie trwonić czasu na pewien upór względem pewnych schematów. Raczej, słuchajcie, raczej otwórzcie się na to, co przepływowe, otwórzcie się na to, co komunikacją jest międzyludzką, co również buduje pewne pomosty. To jest taki czas, słuchajcie, dla was, może sprzyjający, może trochę taki otwierający was na coś jeszcze innego lub pokazujący wam, że są różne drogi, czy też nowe możliwości, nowe drogi, nowe okazje, nowe sytuacje, którym warto po prostu poświęcić chwilę uwagi. Dla niektórych patrzcie pod nogi, bo może znajdziecie szczęście. To może być, słuchajcie, grosz na szczęście, a to może być na przykład również duża suma. Rozglądajcie się po prostu wokół. Także patrzcie w niebo za spadającymi gwiazdami i wypowiadajcie życzenia. One mogą też mieć fajną moc w tym czasie dla niektórych z was, bo tak się tutaj energia pokazuje, żeby łapać to szczęście, żeby je zaklinać, żeby manifestować i mówić o tym głośno. Tak, kupiąc nogami, aby się spełniło, aby stało się już to realne. A więc czyńcie tak, bo pamiętajcie, że to, co jest słowem, staje się czynem i tutaj właśnie taki czas do was przychodzi, aby głosić, afirmować, promować, podbijać energię korzyści. To, co jest wyzwaniem dla was, to no, przede wszystkim skorzystanie z szansy, skorzystanie z możliwości tego, co jest chęcią, czy też umiejętnością podejmowania odpowiednich decyzji. A więc tu ważne są intencje wasze, aby one były zgodne z wami, aby one były przede wszystkim czyste, klarowne, niezmanipulowane,
czymś, co ma gdzieś na skróty Was poprowadzić w jakąś stronę. Tylko tak ma wszystko się dziać, jak dziać się powinno. Natomiast z pewną dozą Waszej pewności siebie, umiejętności podejmowania decyzji, umiejętności wykorzystywania szans i przede wszystkim otwierania tych drzwi, które chociaż są zamknięte, nie oznacza, że są zamknięte na klucz. Więc tu warto sprawdzić, nacisnąć klamkę, aby się przekonać, aby no, nie stracić szansy. A więc takie jest wyzwanie dla Was, słuchajcie. Wyzwanie rozwoju, wyzwanie bycia, czy też posiadania kontroli nad tym, co planujecie, w którą stronę zmierzacie, aby nie stracić z pola widzenia także pewnych szans, pewnych możliwości. Jeżeli chodzi, słuchajcie, o trudność, no ona się tutaj pokazała dosyć mocno skomplikowana, bo pokazał się rycerz mieczy odwrócony. A więc to, co jest trudnością, to może być, słuchajcie, czyjaś na przykład, czyjeś, słuchajcie, podsycanie was pewnych emocji lub podsycanie was pewnych niepokojów, podsycanie was tych wszystkich emocji, które nie do końca, że tak powiem, mają was prowadzić w tę stronę światłości. Więc tu uważajcie na takie podszepty, które tylko będą chciały wprowadzać chaos. Zwłaszcza, że się pokazała wieża. To jest, słuchajcie, również na przykład jakaś ukryta agresja, czy też no, jakaś niechęć. Wszystko to, co jest związane też z pokazaniem prawdy, czy też no, jakimś takim odsycaniem takich negatywnych emocji wokół tych spraw, na których Wam zależy, wokół przede wszystkim mam wrażenie pewnej stabilizacji, która gdzieś tutaj się pokazuje na horyzoncie, jako chętna, aby po nią sięgnąć. Ale po to, żebyście po nią sięgnęli, potrzeba Was, potrzeba Waszej pewności tego kierunku, w którym chcecie zmierzać. I tutaj się pokazuje, słuchajcie, ryzyko, że może chcieć Was ktoś od tego odwieść, może chcieć Was agitować do czegoś zupełnie innego, albo podsycać energię tę, która nie jest jakby adekwatna, czy też spójna z Wami. A więc uważajcie na sytuacje, które mogą chcieć opóźniać pewne sprawy, które mogą chcieć coś blokować, wprowadzać chaos lub też budować Was, czy podsycać niepewność, a nawet uczucie destabilizacji, bo to jest to właśnie poczucie pewnego zagrożenia. No nawet, słuchajcie, pewnej rozdzielności, konfliktu, jakichś takich, wiecie, nagłych sytuacji, nagłych zmian. To jest trudnością, aby się może przystosować, aby może patrzeć na coś uczciwie, aby też no, nie okłamywać siebie, czy też nie być okłamanym lub zmanipulowanym. Strońcie od tych ludzi, którzy być może będą chcieli Was agitować do jakichś działań, które mają burzyć jakieś struktury, które mają tworzyć jakieś zamieszanie. Tu nie wiem, czy jesteście, drogie strzelce, na to gotowe, czy faktycznie bardziej pokojowe rozwiązania nie są Wam po drodze. Bardziej patrzcie na to, co jest Was pewne, co, z czym Wy się godzicie lub po co sami chcecie sięgać z własnego przekonania w ramach własnej indywidualności. W tych dwóch tygodniach pokazuje się ta energia dosyć wyraźnie, aby umiejętnie, delikatnie, z postępem, ale bez, słuchajcie, specjalnego angażowania się w trudne, konfliktowe, takie podsycane jakieś sytuacje, w których być może sami nie uczestniczycie, ale łatwo się zapalacie do czegoś takiego, nie uczestniczyć. A więc tu bardziej się przyglądajcie, postarajcie się jeszcze chwilę zdystansować. Zwłaszcza, że ten dystans, słuchajcie, pokazuje się w karcie siódemki pentakli, a więc cierpliwość. Cierpliwe czekanie na efekty. To nie oznacza, że macie być bierni, ale nie bądźcie i nie działajcie raptownie, nie działajcie pod wpływem impulsu, nie działajcie pod wpływem jakiegoś podżegania, czy też jakiegoś, słuchajcie, takiego podsycania niekontrolowanych emocji, niekontrolowanych sytuacji, zbiegów akcji. Postarajcie się raczej temu przyjrzeć lub też dajcie czas, przeczekajcie pewne sztormy. Tu karty Wam radzą spokój, rozwagę, cierpliwość i przede wszystkim ocenę sytuacji, aby zrozumieć przede wszystkim dobrze to, co wokół Was się dzieje, zrozumieć tak swoje, jak i czyjeś intencje, kierunki wzajemnych relacji, świadomość pewnych spraw, to, co się Wam pokazało w karcie anielskiej, czego i ja Wam osobiście z całego serca życzę, aby to się znalazło, tak jak ten grosz na szczęście. Ochronnej i wzmacniającej aury tych dwóch tygodni dla Was, drogie strzelce. Do zobaczenia w kolejnych czytaniach. Trzymajcie się. Hej!
Zapraszam koziorożce.